jesteśmy w stanie tak naprawdę na tych tylko dwóch kołach pokonać bardzo duży, wiesz, obszar świata tak naprawdę w bardzo krótkim czasie i tak naprawdę bez pomocy nikogo. Tak naprawdę na Transcontinental, ale jak masz szczęście, to doceniesz na mecie piwo od zawodnika, który przyjechał tam przed tobą. Już zamówił, tak? Tak. A dzisiaj ponownie wychodzimy na rower i ponownie kręcimy watę. Tylko nie będą to interwały, to nie będzie godzinny czy dwugodzinny trening, ale okazuje się, że to wyjście na rower potrwa jeden dzień, a może nawet kilkanaście. Cześć Paweł. Cześć, cześć. Dobra. Bardzo się cieszę, że jesteś u nas w studio. Paweł Puławski. Zanim zaczniemy rozmawiać o tym, czego dokonujesz na rowerze, jak długo potrafisz kręcić i jak długo potrafisz nie wrócić z tego roweru do domu, chciałbym, żebyś naszym widzom albo słuchaczom, w zależności od tego, czy jest to podcast, czy format wideo, trochę powiedział o sobie. 3-4 krótkie zdania, a ja najwyżej będę dopytywał. Nie wiem, mógłbym się chyba nazwać jakimś takim długodystansowym kolarzem, amatorem. Bo ja sobie wypisałem w punktach, będę cię posiłkował notatkami, bo patrząc na to, jak bardzo jesteś zaawansowanym zawodnikiem, musiałem sobie niektóre rzeczy wypisać, żeby nie przeinaczyć faktów. Kurier rowerowy. Ultrakolarz i organizator wyścigów, zawodów kolarskich. I teraz pytanie, który z tych trzech filarów najbardziej ciebie opisuje? Kurczę, chyba wszystkie są jakby po trochę się równoważą. Chociaż faktycznie ostatnio najwięcej czasu... Dobra, zawodowo siedzę bardzo w tej kurierce rowerowej, bo to jest taka, powiedzmy, moja praca. Tak, prowadzę tą firmę i też jestem kurierem jednocześnie. Bo zaczęło się od tego, że jeździłeś, a potem założyłeś firmę. Tak, tak. No, zacząłem być kurierem rowerowym jakiś czas temu, dawno było w Wrocławiu i później wpadł taki pomysł, żeby w ogóle otworzyć taką firmę, która posiłkuje się tylko rowerzystami i tak naprawdę jest totalnie zeroemisyjna i w tej chwili no, mamy... I dużo, dużo szybsze pewnie często. Tak, no wiadomo, no jeśli to omijamy korki i tak dalej, we Wrocławiu to jest duży problem. Także to jest to, co robię, że tak powiem, zawodowo. Nie? A od też paru lat zacząłem uprawiać kolarstwo długodystansowe, bikepacking i brać udział w takich wyścigach. I no, ostatnio bardzo dużo czasu, że tak powiem, pozazawodowego poświęcam na to, także to jest raczej taki... Będąc zawodnikiem, chwyciłeś bakcyla tego ultradystansowego i też stwierdziłeś, że chciałbyś mieć coś swojego pod względem imprezy i zacząłeś ją organizować? Tak, tak. Jak po pierwszym wyścigu, w którym wziąłem udział gdzieś tam, to było w Transcontinental, taki dość duży wyścig. Dość duży. No. Będziemy o tym rozmawiać. Dość dużo. Tak, jak wziąłem w tym udział, wróciłem się z powrotem do domu i pomyślałem, kurczę, super, żeby coś takiego było u nas w Polsce w podobnym stylu, a nie odnajdywałem tego typu wyścigu na tej liście, która istniała wtedy. I pomyślałem, że no, ja się tak bardzo zajawiłem i mi się to tak strasznie podobało, że chciałem, żeby, no nie wiem, móc to dać też innym, co nie? I chciałem coś takiego zorganizować. I, no, w sumie i tak to się to... stało. No. Dobrze, ale zanim zaczniemy wybierać się na te kilkunastotysięczne wyprawy rowerowe, to przybliżmy jeszcze naszym widzom, bo niektórzy faktycznie są w dobrej formie, a niektórzy dopiero myślą o tym, żeby wsiąść na rower i zacząć częściej, aktywnie, systematycznie spędzać czas, czy weekendowo, czy popołudniami po pracy, a może po prostu na przykład dojeżdżają do pracy rowerem, ale chcieliby więcej. Patrząc na twoje wychowanie sportowe, na twoją przeszłość, zawsze byłeś aktywnym dzieckiem. Jak to się w ogóle zaczęło, że pomyślałeś o tym, aby działać bardziej zawodowo w sporcie? Kurczę, no ja pochodzę z... To jest Jazowsko, taka mała wiocha, tak naprawdę zaraz pod Przychybą. Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy. No to jak jako dziecko, to pamiętam, że zawsze z tatą czy z mamą chodziliśmy na tą Przechybę, jak była fajna pogoda. Także tam chodziliśmy dużo po górach i jakaś taka, no, taka zwykła aktywność, co nie, się zawsze pojawiała, ale nie miałem... Rodzinny spacer na tej zasadzie. No, no rodzinny spacer, czyli pewnie dla wyprawa, wiesz, górska, coś takiego, całodniowa, coś takiego, ale nie, nie,
U mnie w domu nigdy nie było jakiejś, nie wiadomo jakiejś zajawki, wiesz, na rower, że tam, nie wiem, ktoś tam był kolarzem czy coś takiego. Ja miałem BMX-a, jak w sumie większość dzieciaków wtedy i trochę na tym BMX-ie jeździłem tam po tych naszych górkach. Ale też później, jak byłem trochę starszy, w liceum też nie miałem nigdy jakoś szosy, nie byłem jakimś kolarzem czy coś takiego. Nie, dopiero jak przyjechałem do Wrocławia na studia, tam jeździłem na rowerze, bo po prostu to był fajny środek transportu pomiędzy, wiadomo, uczelnią, domem i tak dalej. No. I jakoś przez przypadek wpadłem na to, żeby sobie dorabiać jako kurier rowerowy. Gdzieś tam zobaczyłem, że można tak zarabiać. I ja pomyślałem, no w sumie spoko. Bo... I wtedy na jakim rowerze jeździłeś? Na jakim rodzaju to roweru? To był jakiś stary Romet, jakaś stara koza taka. Okay. No ale jak zacząłem jeździć w kurierce, to też jest taki specyficzny zawód. I można powiedzieć nawet, że wręcz cała trochę kultura rowerowa. Dlaczego ostre koło? Bo jeżeli pierwszy raz siadamy na ostre koło, to jest strasznie niewygodne, strasznie trudne i mam wrażenie też strasznie niebezpieczne. Trzeba się mocno przestawić, jeżeli chodzi o jazdę na ostrym. Dlaczego to ostre jest tak bardzo popularne wśród kurierów rowerowych, miejskich? No, chyba przede wszystkim ze względu na prostotę, co nie? Jak wiesz, jeździsz, jeśli faktycznie jeździsz dużo, jeździsz codziennie, przynajmniej ja pamiętam, miałem wtedy takie odczucia, wiesz, jeździliśmy całą zimę i to było 5 dni w tygodniu po 70-100 km dziennie, no to ten sprzęt, jak musisz codziennie, nie wiem, wymyć, masz te wszystkie przerzutki i tak dalej, to... No zajmuje to po prostu więcej czasu. Z ostrym kołem jest proste, wchodzisz rower do, nie wiem, mieszkania, piwnicy czy gdziekolwiek, przecierasz napęd i jedziesz dalej drugiego dnia, co nie? To prostota. Transcontinental Race, czyli co, 4200 kilometrów? No, około, bo to jest wyścig, który przecina Europę. Starty, miejsce, mety nie zawsze są w tym samym miejscu, ale głównie chodzi o to, żeby to było przecięcie Europy wzdłuż. Dystans około 4000 km w zależności od trasy, jaka jest w danym roku, bo najczęściej start był w Gerritsbergen w Belgii i meta różnie. Czasami była w Turcji, w Istanbule, czasami była w Grecji, w Meteorze. W tym roku była w Burgas nad Morzem Czarnym, także to jest takie przecięcie wschód-zachód. Zachód-wschód, raz było wschód-zachód. Każdy transkontynental ma 4 punkty kontrolne w różnych miejscach Europy i co roku są to inne miejsca. Taki checkpoint. Tak, więc ten dystans się przez to właśnie różni, co nie? Zależy od tego, jaki... I to jest jeszcze a propos tych wszystkich ultra wyścigów, jedno z moich ulubionych pytań, a w sumie odpowiedzi. Aha. Jaka jest nagroda? Co dostajesz na mecie? No nic nie dostajesz. Tak naprawdę na Transcontinental, ale jak masz szczęście, to doceniasz na mecie piwo od zawodnika, który przyjechał tam przed tobą. Już zamówił, tak? Nie będziesz musiał stać w kolejce. Dokładnie. No. Czyli po prostu pasja i realizacja siebie, super przygoda. Okej. Okay. Jakie błędy popełniłeś przy pierwszym wyścigu? Bo to będzie też taka trochę nauka dla tych, którzy o tym myślą. Jakie błędy i potem łamane na protipy dla tych, którzy myślą o tym, aby spróbować. No może nie od razu od jednego z najtrudniejszych, ale od ultra. No wiesz, błędy między innymi właśnie to w sumie, o czym wspomniałeś, że takie wejście z ulicy kogoś, kto nie jest do końca przygotowany fizycznie, bo mimo, że byłem tym kurierem rowerowym i robiłem te, wiesz, moje dzienne jakieś tam, wiesz, kilometry, to mimo wszystko fizycznie nie byłem przygotowany na to, co myślałem, że będę, bo ja tam pojechałem z założeniem, że się naprawdę będę ścigał, co nie? Że tam, wiesz, będę walczył. Przecież ja jeżdżę codziennie na rowerze. No dokładnie, nie? Ja myślałem, że ja jestem nie wiadomo jakim super mocnym zawodnikiem, czy tam kolarzem. Nawet wtedy nie uważałem siebie za kolarza, tylko po prostu rowerzystą. Na dzień dobry w żółtej koszulce i lecimy. No spoko, przejechałem ten wyścig w limicie, nie pamiętam, czy to było 14 czy 15 dni. Także to czyli nie wychodziło jakieś... średnio mniej więcej na dzień? Kurde, nie pamiętam, nie wiem, 250 km? No tak, może też, coś, też chciałem odpowiedzieć. Coś tego, nie? W każdym razie ja pamiętam ten moment, kiedy byłem po... To był chyba drugi czy trzeci dzień i patrzyłem na tą mapę śledzenia i tak myślałem, że jeszcze mi będzie super szło. I zobaczyłem tą mapę śledzenia i widzę, że pierwszych dwóch zawodników zrobiło już tam 1200 kilometrów, nie? Czy nawet i więcej. I ja mówię, co? To jest niemożliwe, nie? Na bank błąd.
Na przykład na Transcontinental Race zaczynasz z wizją 4000 km, trasą, której nie znasz, bo jeżeli jeździmy sobie dookoła swojej miejscowości, no to wiemy, no dobra, tutaj będzie wzniesienie, jestem zmęczony, no to sobie odpuszczę, pojadę sobie na niższej kadencji, na niższych watach, ale tam nie wiedziałeś, co cię czeka do końca. Myślałeś sobie odcinkowo, zadaniowo, małymi zadaniami, które potem budują całość? Tak, no teraz jak już szykuję się do wyścigu, wtedy jeszcze nie, ale teraz jak szykuję się do wyścigu, to tak, staram się, wiadomo, sobie rozbijać wyścig na etapy i nie myśleć, wiadomo, ta całość jest, co nie, ale bardziej myśleć o tym, żeby jednak te małe etapy, czy kilometrowe, czy odległościowe, czy nawet, wiesz, nawet chodzi o miejsca, które odwiedzasz, co nie? Gdzieś tam w głowie masz zakodowane, że dobra, najpierw Czechy, na przykład w tym roku pierwszy punkt kontrolny był w Czechach, w czeskiej Szwajcarii, start był w Belgii, no to też w sumie od startu to, o czym przede wszystkim myślałem, nie myślałem o mecie, tylko o tym, żeby dostać się na Czechy i napić się kofoli. Okej, okay, czyli takie małe nagrody, tak? Tak, tak, dokładnie. No i w sumie udało mi się to zrobić tam bez w sumie jechaliśmy dwie noce non stop i dopiero jak zaliczyłem ten czeski punkt kontrolny i zjechałem tam do Litomierzyc, to wtedy dopiero w nagrodę sobie, wiesz, wziąłem hotel i tam pospałem 2,5 godziny. Czyli najdroższy hotel świata tak naprawdę. I wiesz, i to są właśnie takie małe elementy. Następny krok to dopiero były Alpy i następny krok to na przykład wyjechać z Włoch i tak dalej, co nie? Ale pomiędzy tym jeszcze są te jeszcze mniejsze rzeczy, czyli właśnie, wiesz, żeby dojechać do Czech, no to musisz, wiadomo, gdzieś się tam zrobić sobie zakupy, czy tam ten, wiesz, jedzenie się kończy, czyli zatrzymać się na jakiejś stacji paliw, no to też mam zazwyczaj zaplanowane jakieś takie punkty, w których wiem, że będę się zatrzymywał i to są też jakieś takie jeszcze mniejsze. Patrzysz na mapę i mówisz sobie, okej, okay, tutaj będzie stacja benzynowa, będzie po 200 kilometrach, mniej tak, więcej tak. Wtedy zacznie mi brakować batonów. Tak, no w tej chwili, jak planuję wyścig, to staram się dość, że tak powiem, dokładnie to robić. Wiadomo, to nie zawsze się sprawdza, bo często jest tak, że twój plan na wyścig to jest piękna, prosta linia, a rzeczywistość to jest zupełnie inna. Takie. Ale tak, jeśli masz taki plan, to jest o wiele łatwiej później w trakcie wyścigów, w trakcie tego, co robisz, jakoś dojść do tych, zrealizować ten duży cel. I tak, no, staram się mieć zaplanowane, gdzie się zatrzymam, wiem, w jakich godzinach są otwarte te sklepy czy stacje, staram się wiedzieć, gdzie chciałbym się przenocować, czyli nawet wcześniej sprawdzam, jeśli będę spał na dziko, co nie, no to sprawdzam mniej więcej, co tam jest, jakichś fajnych miejsc szukam. Jeśli hotele, no to wiadomo, sprawdzam, w jakich godzinach są otwarte, kiedy można zrobić check-in. Podpisujesz się pod tym, że tam, gdzie kończy się logika, zaczyna się ultra? Tak się mówi wśród biegaczy. Jak... Bardzo możliwe, może tak być, co nie? Chyba tak. Dużo w tym jest romantyzmu. No, to prawda, dużo w tym jest romantyzmu. To, co najbardziej mnie pociąga w ultra, tak? Czyli w tych... Ja też nie do końca zawsze lubię używać tego słowa, nazywając te wyścigi, że to są wyścigi ultra, bo to jest takie coś jeszcze bardziej głębszego moim zdaniem. Tutaj mówimy o wyścigach bikepackingowych, co nie? Takie czyste ultra to pewnie jest, nie wiem, Race Across America albo, wiesz, jakieś pobijanie rekordu na jazdę 24 godziny na dobę, takie sterylne. Ultra mi się kojarzy z czymś bardzo sterylnym, co nie? Takim sterylnym wysiłkiem. Zachowanie tego piękna kolarstwa. Tak, człowiek siedzi na rowerze, jego zadanie to jest tylko i wyłącznie pedałować, a cała reszta... Jest zorganizowana już. Tak, wszyscy zajmują się całą resztą. Super, że zwracasz na to uwagę. No, dla mnie te wyścigi są... To jest coś więcej, nie? Ja to... Po angielsku na to mówią bikepacking, long distance races, nie wiem, coś takiego, nie? Ale w każdym razie to, co mi chodzi i to, co mnie najbardziej w nich pociąga, to to, że jesteśmy w stanie tak naprawdę na tych tylko dwóch kołach pokonać bardzo duży, wiesz, obszar świata tak naprawdę w bardzo krótkim czasie i tak naprawdę bez pomocy nikogo, nie? Ja na przykład na przykładzie tego ostatniego mojego Transcontinental, pamiętam, jak niesamowicie się jarałem tym, że w tych Czechach wyszedłem z tego hotelu w Litomierzycach
Wyszedłem z niego chyba o 9 wieczorem, co nie? Bo tam poszedłem spać koło 5, 6. Następnego dnia, jeszcze zanim się zrobiło ciemno, ja byłem w Alpach. Co nie? Okay. I sobie myślę, wow, tak naprawdę niedobrze mógłbym sobie wyjść z domu, tak. Co nie? W piątek po południu i w sobotę, tak zanim słońce zajdzie, mógłbym już być w Alpach. Co nie? I to jest niesamowite, że rower potrafi cię tak daleko przewieźć i tak naprawdę nic nie potrzebujesz, żeby to zrobić. Wystarczy tylko wsiąść na niego i pedałować. Co nie? Z pasji do realizacji. Chwyciłeś bakcyla, obserwując to, co jest poza granicami naszego kraju i stwierdziłeś, ej, nie ma tego w Polsce, podzielmy się tym, zasiejmy ziarno, pokażmy, że my mamy piękne tereny, my potrafimy organizować, bo potrafimy organizować i edukujmy ludzi w Polsce i dajmy im szansę się pościgać. I dzięki tobie są dwie, może nie tylko dzięki tobie, ale jako współorganizator, organizator powstały dwie nowe imprezy. Tak, tak. Znaczy teraz w tej chwili tych imprez jest masa, ale akurat Race Through Poland to jest impreza, którą ja organizuję. To jest taki długodystansowy wyścig, totalnie w stylu Transcontinental, czyli też mamy start, metę, cztery punkty kontrolne. Ja chciałem, żeby ten wyścig powstał w Polsce i taki główny cel mój to było zbudowanie go w ten sposób, żeby on był atrakcyjny dla ludzi z Polski, ale też przede wszystkim dla ludzi z zagranicy, żeby ta czołówka światowa przyjechała do nas, żeby ludzie tutaj z Polski, nasi zawodnicy, mogli po prostu się z nimi ścigać. Bo chodziło, teraz już to, troszkę się to zmieniło, ale jeszcze parę lat temu często mówiło się, że kurczę, pojechałbym na jakiś taki duży wyścig za granicę, ale to nie jest takie proste. Tutaj mówisz na przykład, co nie? Ten problem może finansowy się pojawia, coś takiego, tak. Co nie? I bariera językowa dla niektórych może. Również, co nie? I w każdym razie w tej chwili udało się to zrobić, bo na przykład w tym roku w wyścigu naprawdę jest czołówka światowa wystartowała u nas i ja miałem odpowiedzi od polskich naszych zawodników w stylu Paweł, super, dzięki tobie mogłem się pościgać na przykład, nie wiem, z Bjorn Lennart albo z Fioną Kolbinger. Nie? I dla mnie to było super i dlatego to był taki cel, do którego chciałem dążyć i cieszę się, że się udało i teraz w tej chwili wyścig przyjął się tak bardzo, że szykujemy się do piątej edycji i będzie naprawdę międzynarodowo. Nie? Okay. No dobrze, to pochwalmy swoje. Żeby nie trzeba było wyjeżdżać, albo żeby chwycić tego bakcyla, chociaż no, od razu rzucamy się też na długi dystans, bo to jest około 1500 metrów. Kilometrów, no. Skąd, dokąd? No różnie, zawsze start i meta jest gdzie indziej. Dobra, nagrywamy to w 2022, czekamy na sezon 2023. Jest już plan na trasę? Wstępny plan jest, tak. Jak wygląda wstępny plan? Nie mogę go jeszcze zdradzić. Dobrze. Bo jeszcze nie mam ogłoszonego. Jaki rower jest potrzebny? To jest wyścig szosowy? Tak, to jest wyścig szosowy. Czy przyda się zazwyczaj są elementy gravelowe, bo na przykład w tym roku mieliśmy punkt kontrolny na Królowej Holi, bo żeby jeszcze troszkę wyprostować, to jest wyścig Race to Poland. To nie jest wyprostowanie, to właśnie jedziemy do góry. Tak? Ale też niekoniecznie trzymamy się w granicach Polski, że tak powiem. Tak. Wiesz, mocno Czechy, Słowacja, tak? Jest Polska. Dlaczego? Bo ja głównie skupiam wyścig w górach. Także chcę, żeby ludzie pojeździli w górach, a nasze góry leżą na granicy Polski, Czech, Słowacji. W tym roku mieliśmy na przykład punkt kontrolny na Królowej Holi, no to tam pierwsza połowa podjazdu to jest 6 km gravel i dopiero druga jest szosowa. No, także jakieś tam elementy gravelowe są, a główna idea tego wyścigu jest taka, że to jest tak zwany trasa jest wyznaczana przez zawodników samodzielnie pomiędzy tymi punktami kontrolnymi. Okej. Okay. Czyli nieważne jak dojedziesz, ważne żebyś się tam pojawił. Tak, muszą w odpowiedniej kolejności te punkty kontrolne zaliczyć, ale jeszcze jedna zasada jest taka, że nie wolno poruszać się po drogach krajowych, tak w ogóle. Czyli to wyznaczanie trasy już robi się problematyczne. Ze względów jakich, bo to byłoby zbyt duże ułatwienie, czy ze względów bezpieczeństwa? No jest kilka powodów. Pierwszy to jest bezpieczeństwo, bo wiadomo, na drogach krajowych jest jak jest. Jasne. Kto był na rowerze chociażby. Dokładnie. Tak. Druga rzecz to jest właśnie, żeby trochę urozmaicić te wybory, jakie ludzie biorą w trakcie budowania swojej trasy. Jeśli byśmy mieli drogi krajowe, to wszyscy by chcieli tą krajówką, bo jest najszybciej i najkrócej, co nie? A tak to mamy większą różnorodność tras. Tak? No i też utrudnienie i też właśnie pojawia się tutaj ten element gravelowy, bo może jeśli ja sobie zetnę tutaj taką szutrówką albo czymś, to będę miał krócej, no ale wtedy potrzebuję mieć, wiesz, inne opony, niekoniecznie szosę. Jest Race Through Poland,
tutaj mamy 1500 metrów, kilometrów, przepraszam, żeby nie było za łatwo. Ale jest też no, teoretycznie prostszy wyścig, bo krótszy tak, na dystansie 200 czy 400 kilometrów. Tak, gravela tak, no to jest wyścig, który robimy trzecią edycję. Trzecia edycja była w tym roku. Całkiem niedawno to był ten wyścig? Tak, w lipcu. Był w lipcu, ja razem z Izabelą i z Marianem, oni są, my wszyscy jesteśmy z Wrocławia, tam się poznaliśmy przy okazji jakichś różnych rowerowych eventów. I nie tylko. Tak. I to taki gravelowy festiwal. Czyli przyjeżdżamy, jedziemy, a później wszyscy razem spędzamy czas, nie wiem, ciesząc się, pijąc piwo, rozmawiając o rowerach i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze taki mały protip, jeżeli chodzi o ten Race Through Poland. Z, tak, wiesz, z pierwszej linii. Miałem kiedyś możliwość rozmawiania z bardzo dobrym ultramaratończykiem. Wiem, że nie lubisz słowa ultra, ale to jest człowiek, który naprawdę biega po 170-180 kilometrów. Okay. Nagrywaliśmy wywiad, który łącznie trwał około 2 godzin. Był to format wideo, a także podcastowy. I w trakcie nagrania mówię z Maciejem Dąbrowskim, bardzo dobry biegacz. Mówię, Maciej, mam do ciebie prośbę, bo od godziny, jak już rozmawiamy, jakoś tak się dzieje, że świeci lampa i świeci ci w zegarek. I tym zegarkiem ciągle puszczasz mi tak zwane zajączki w oko. I mi się tak trudno na tym skupić, że bardzo bym cię prosił, żebyś po prostu coś zrobił z tym zegarkiem, bo mnie to męczy, a wiem, że jeszcze mamy mnóstwo tematów do poruszenia. To było po prostu w przerwie. Zwróciłem mu na to uwagę. A on, ja myślę, że jak on zakończy karierę sportową, to będzie doskonałym pokerzystą, bo jemu się twarz nie zmienia. On jest tak opanowanym człowiekiem. I mówi, to ty nie będziesz dobrym ultrasem, jeżeli takie rzeczy cię wybijają. To chciałbym naszym widzom, tak naprawdę widzom, bo słuchacze może nie mają aż takiego teraz doświadczenia, tak namacalnie nie mogą tego doświadczyć, odsłonić małego rąbka tajemnicy. Tuż przed wejściem do studia, jadąc tutaj, no o dziwo, rowerem, mimo tego, że przyjechałeś do naszego studia, do Bydgoszczy z Wrocławia pociągiem, to z rowerem, żeby przemieszczać się z destynacji do destynacji, miałeś małą kraksę. Wjechał w ciebie rower. I tak naprawdę teraz... Samochód. Przepraszam, wjechał w ciebie samochód. A czy ja w niego? Okej. Okay. Ale była kraksa. I teraz tak naprawdę już od kilkudziesięciu ładnych godzin, jak tutaj siedzisz, no walczysz z ogromnym bólem, prawda? I za chwilę pojedziesz do szpitala. No, pojadę do szpitala, no. Nie, ból nie jest aż tak ogromny i nie jest aż tak źle. Jak się ruszę, to boli. Mam nadzieję, że to nic bardzo poważnego, ale zobaczymy. Bo mi chodzi o ten właśnie mental, że o możliwość przekierowania swojego skupienia z bólu na coś innego, co trzeba zrobić, na tę zadaniowość, o której przed chwilą rozmawialiśmy. I myślę, że to jest taka nieodłączna cecha, nie użyję tego słowa ultrasa, bo już stwierdziliśmy, że to nie jest to, ale tego bikepackingowego zawodnika, który spędza tyle czasu na rowerze. Ciężko mi o tym mówić, bo to jakoś tak moim zdaniem, a czy w moim przypadku chyba to się pojawia naturalnie, wiesz, w sensie ja kojarzę te momenty na przykład w trakcie wyścigu, kiedy jedziesz na rowerze i na przykład dobrze pamiętam, w Australii jest taka droga, no to mówią, najdłuższa droga bez zakrętu na południowej półkuli. Ona tam ma chyba 150 kilometrów. Tak, masz 150 kilometrów prosto. I pamiętam, jak jechałem po tej drodze, na początku w nocy, później przyszedł dzień i zrobiło się jasno. I przejechałem to 150 kilometrów, myślałem, że to będzie mega proste. Okazało się, że jedno z najtrudniejszych 150 kilometrów w moim życiu. Dlaczego? Bo nic się nie działo. Czyli głowa. Tak. I po tym, jak to przejechałem, to się cieszyłem. Mówię, dobra, wreszcie coś się zacznie dziać. Zrobił się taki zakręt. I było następne 90 kilometrów. A to może po takim czasie można aż wręcz wypaść z tego zakrętu. I było następne 90 kilometrów i jechałem dalej i później był następny zakręt i następne 70 kilometrów, bo tam cały odcinek 1500 kilometrów przez Nullarbor Plain. Czyli tam tak naprawdę nie było żadnego skrzyżowania przez 1500 kilometrów. I są te momenty, kiedy właśnie wiesz, kręcisz tą nogą i nie wiem, jakoś
zaczynasz się zżywać z całą tą sytuacją i ona ci się zaczyna aż podobać. Wiesz? Że mimo, że boli i mimo, że jest ciężko, to nie wiem, jakoś czujesz tą satysfakcję, że jesteś w stanie właśnie ten ból, to co ci doskwiera, nie wiem, czy tam siodło, czy ręce, czy barki, bo po pewnym czasie wszystko zaczyna boleć, co nie? Jakoś czujesz tą satysfakcję, że w sumie sobie z tym radzisz i mimo, że to się dzieje, to i tak jesteś w stanie się poruszać do przodu i tak naprawdę później, wiesz, że zaczyna padać deszcz na przykład i robi się jeszcze gorzej i to sobie myślisz, no to się wreszcie zaczyna, dawaj mi więcej, ja sobie nie poradzę z tym, co nie? I właśnie, wiesz, takie podejście to bardzo pomaga, takie podejście, nie wiem, podjazd się robi jeszcze bardziej stromy albo za jednym podjazdem robi się następny, o którym w ogóle nie miałeś pojęcia, że będzie, co nie? Ja patrzę tutaj na takie rzeczy właśnie jako coś, co się na mnie zwala, a ja no nie wiem, mam mega satysfakcję, jeśli uda mi się to pokonać i to chyba jest jakiś taki... Ci powiem, że właśnie się przeraziłem. A wiesz, dlaczego się przeraziłem? Bo mówisz o rzeczach, które nie są racjonalne. Można by powiedzieć, że są nienormalne, a ja słucham ciebie i się tym jaram. I mówię, no, też tak chcę. No, ja też się tymi rzeczami jaram w sumie po prostu, wiesz, to jest taka, wiesz, na co dzień w sumie wydaje mi się, że to też daje taki trochę, wychodzisz z tej twojej codzienności, wiesz, z pracy, jakichś problemów i tak dalej i nagle, ja tak mam troszeczkę na odwrót, bo dużo ludzi mówi właśnie o tym, o czym ty wspomniałeś na początku, że wiesz, w pracy masz jakiś problem, a co to za problem, jeśli ja, nie wiem, przejechałem jakąś tam wielką przełęcz, co nie? Ja mam właśnie trochę na odwrót. Wydaje mi się, że będąc na tych wyścigach, to ja sam się decyduję na to, żeby się podjąć przejechania jakiejś, wiesz, morderczej trasy. Na przykład brałem udział w Atlas Mountain Race. To jest, wiesz, przez tam chyba 1200 km przez Atlas i Antyatlas. Trasa jest zrobiona tak przede wszystkim w ten sposób, żeby złamać nawet najmocniejszą głowę zawodnika. I pamiętam, jadąc ją, dużo ludzi mówiło, że o Jezu, jak mi jest ciężko, jak mi jest źle, co nie, bo nie wiem, muszę pchać rower albo coś takiego, a ja zawsze mam takie podejście, że kurczę, w sumie sam się na to zdecydowałem i tak naprawdę wolę to robić, niż siedzieć w pracy gdzieś tam. I pełnić Excela. Dokładnie, nie? I że tak naprawdę, no... Te wyścigi fakt są trudne fizycznie i jest to jakieś trudne generalnie zadanie do zrobienia, ale ostatnio powiem szczerze, że zaczynam się zastanawiać, czy jednak nie są łatwiejsze niż takie codzienne życie. Wiesz? Myślę, że dlatego, że po prostu jest to twoja pasja i robisz to w zgodzie ze sobą. Możliwe. Mimo tego, że wychodzisz ze strefy komfortu, to po prostu w komforcie i z gracją potrafisz z niej wyjść. I to jest rewelacja. Paweł, przejechaliśmy mnóstwo kilometrów podczas tych opowieści. Myślę, że ładnych kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, patrząc na to, o ilu wyścigach, o ilu miejscach na świecie powiedzieliśmy. Ja się bardzo cieszę, że ja mogłem ciebie poznać. I cieszę się również, że mogłem ciebie przedstawić naszym widzom i słuchaczom. Mnóstwo pasji, pięknej energii i miłości do tych dwóch kółek w zupełnie innym wydaniu niż takie na co dzień sobie możemy wyobrazić. Życzę tobie wytrwałości, chociaż chyba tego nie będzie ci brakowało. I dużo zdrowia. I może też bezpieczeństwa. Szybkiego leczenia. Szybkiego leczenia. Bardzo ci dziękuję, że przyjechałeś do nas. Dzięki. I dziękuję za tę rozmowę. Też dziękuję.